Miało tego odcinka dzisiaj nie być, ale znajcie moją dobroć serca i postaram się nagrać też na zapas na niedzielę. Miało nie być w weekend nic, ale może uda mi się jakoś nagrać, jeżeli to widzisz, to znaczy, że się udało. Nagrać przynajmniej na sobotę. Postaram się nagrać dwa odcinki z rzędu, żeby było na weekend, bo cała rodzina się zjeżdża i wtedy ciężko będzie cokolwiek nagrać. A póki jeszcze ich nie ma, no to spróbuję szybko to zrobić. W każdym razie mam nadzieję, że zagramy dzisiaj naprawdę dobrze i lepiej niż wczoraj, bo wczoraj była tragedia i dramat, a ja dzisiaj mam zamiar zagrać 6 meczy pod rząd i jeżeli będziemy grali cały czas tak chujowo, no to chyba nie wytrzyma moja psycha zbytnio. W każdym razie kontynuujemy naszą tradycję już od poprzedniego odcinka. Dzisiaj zwycięzcą jest Andrzej Wąsik i to on będzie grał w każdym meczu tego odcinka, bo przypominam, co odcinek losujemy zawodnika, który w tym odcinku zagra we wszystkich meczach przynajmniej pierwszą połowę. Dlatego Dawid Bułat jest tutaj niestety poszkodowany, no ale cóż zrobić. Przechodzimy do meczu z Bristol City, gramy u siebie, ale to nie ma żadnego znaczenia, bo i tak możemy dostać w pierdol. Tak wygląda jedenastka. Co ciekawe, wszyscy moi prawi obrońcy mają dobrą formę. No to lecimy z tymi Bristolami. Czy wygramy, czy przegramy? Jeden chuj! Powinniśmy używać tego. Co mecz to przynajmniej nie byłoby tak przykro, że przegrywamy. Powinienem usunąć z opisu to, że walczymy o Ligę Mistrzów, bo my póki co to walczymy o utrzymanie, kurwa. Kozinin, Artoszowski! Aj, było blisko. Jeszcze Kamilos, dobre! No kurde, Nartosz. Nie, uff, Jezus. Wells strzela, o kurde, ale to była bomba. No ale wiadomo było od razu, że to nie wpadnie. Spójrzmy, Krzysiowski, ależ wychodzi na czystą pozycję. No i jak zawsze. Jeszcze Kamilos ma piłkę przed polem karnym, zagranie do Nartoszowskiego. Kamilos, o kurwa. Znowu to samo. Ja już widzę, że to będzie fantastyczny odcinek, albo dwa odcinki nawet. Kamilos nie trafia na pustą bramkę. Strzela oczywiście słabszą nogą, no ale dajcie spokój. Krzysiowski bardzo dobrze to zrobił, zagranie do Kamilosa, no! Jezu, chciałem lewą! Dlaczego oni mi to robią? Leć! Leć! Nartoszowski! Jest sam na sam! O! No i pięknie, 1-0. Ten mecz wygląda bardzo podobnie do pierwszego meczu z wczoraj, no bo też Bartosz leciał sam na sam i strzelił. A nie, czekaj. Nie, pojebało mi się wszystko. W każdym razie mamy 1-0. Nartoszowski, nie wiem, która to już bramka, 6., 7? Naprawdę sporo ich ma teraz, no. Ładnie. Trzeba pochwalić też bramkarza przeciwników, bo kurwa, no nie wiem, co to za interwencja. Dobra, zmiana formacji w przerwie. Trójka obrońców i skrzydłowi. Zobaczymy, jak to będzie śmigać. Mamy dużo zmian. Wchodzi Jezus, Lexus, Salientowski i Aloyzo Cinchillo. Chociaż tak na dobrą sprawę nie było tragedii wcale w pierwszej połowie, no ale zobaczymy, co będzie. Nartoszowski, dobrze, do Salientowskiego. A spróbujmy strzelić! Aj, no szkoda, było blisko. Nie, no ja pierdolę. Nie wiem, co się dzieje, no. Jak ja mam rzuty rożne, piłka leci do góry, to wybijają bez kitu. A ja tutaj klikam cały czas, żeby wyjebali tą piłkę i nie chcą. A czemu? No nie mam pojęcia zielonego. Piłka spada pod chłopa i po prostu sobie wbijają do bramki. Znowu remisujemy, choć wygrywaliśmy. Wszystko jest do pizdy. Nie wiem, stałe fragmenty do poćwiczenia, ewidentnie, bo z nich też bardzo dużo bramek tracimy. Jezus, Jezus, Jezus! Maria! Co tu się wydarzyło? No i znowu jest bohaterem. Znaczy, wtedy był niby, ale i tak żeśmy przejebali. No ale w każdym razie, dzisiaj daje nam bramkę na wygrywanie. Na 2-1. Piękny strzał po ziemi lewą nogą. A i z prawej też przecież kiedyś strzelił. Jest niesamowity póki co. Niezły zmiennik. Wow. Ja nie mam pojęcia, jak on jest nożny, ale chyba obydwu. Piękna piłka, taka podkręcona, dokręcona, nieźle. Mam jeszcze jedną zmianę. Niech wejdzie Markus Rujalsson za Luisa de Guia. O, 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 Nartosz, Nartosz! Jeszcze nigdy nie wygraliśmy dwoma bramkami. Więc jakbyś to...
Dobra, czyli nadal nie. Dobra, sędzio, nic nie doliczaj, to wygramy ten mecz. 5 minut, no kurde. Koniec, koniec. Gołty SK wygrywają oficjalnie 2-1. Ale też trochę niepokoi mnie to, że no nie możemy wygrać dwoma bramkami chociaż. Tylko zawsze jedną. Zawsze tylko jedną żeśmy wygrywali. Jednakże było już dużo lepiej. Ktoś zawodnikiem meczu. Aleks Jezus, zawodnikiem meczu. No niesamowite wejście z ławki. No i tak wygląda mecz Day 11. Jakie mamy miejsce w tabeli? Piąte, awansujemy. Nie wiem, na którym byliśmy, chyba na 8. No ale co, no brakuje nam jeden punkt do drugiego miejsca, więc jest naprawdę dobrze już. West Bromwich Albion, jakiś Polak tam kiedyś grał, ale... A, Krycha tam gra. No, z 12 miejscem gramy, my mamy 5. Ale wiecie, jak jest, to wcale nic nie znaczy. Dobra, taki skład wybrałem. Aleks Jezus kupił sobie tą bramką miejsce w składzie podstawowym na kolejny mecz i zagramy w pomarańczowych strojach jeszcze do tego. Krycha Goat kontra Goatasy! Mam nadzieję, że wygramy, na wyjeździe gramy. Ale czoderska muza. Ej, chłop się nazywa Pipa? Na koszulce widziałem. Ty, nie ma tu żadnego Pipy, a na koszulce... A nie, jest Pipa Avila. Mam nadzieję, że nie będzie mi strzelał bramek, bo jak strzeli i się będę widzierał, Pipa mi strzela, no to może być dziwnie trochę dla domowników. Zaczynamy. Jednak w niedzielę nie będzie odcinka, bo jednak się nie wyrobię. Mam nadzieję, że zdążę w ogóle nagrać ten. Jakoś tam dam radę. Szafaran, bardzo dobre zagranie, Nartoszowski, ale on tutaj wyrzucony, nie będzie mógł strzelać. Szafaran może strzeli? No kurde, nawet na dobitkę nie ma nikogo. Ale to jeszcze nie koniec, jest Kamil Kamilos, dobre podanie! Nie no, czemu mi to robisz? Nawet pierwszej połowy już nie ma, bo zaczynamy drugą, a mogło być tak pięknie, brama do szatni i w ogóle. O. Patrz, Nartoszowski! I bramka! Co się dzisiaj dzieje z tymi bramkarzami przeciwników, to ja nie mam pytań. Nartoszowski znowu strzela byle jak, a trafia bramkę. Tak szczerze, nie mam nic przeciwko, żeby sobie trafiał. I Kumingowski, proszę, jaka asysta, odebrał piłę i podał. Ewidentnie brama po błędzie przeciwników. Dajk? Strike! Prawie mi strzelił bramkę, bladacz na linii piłkę zatrzymał, ona tak leciała, myślałem, że będzie. Zmiana, wchodzi Trent, Lovelaska, obniżamy pomoc, wchodzi Lexus i z drugiej strony Salientowski. Ty co jest kurwa, Timu ma lepszy overall na ataku? Co? Jakim cudem? To że on ma main pozycję lewy skrzydłowy. Ej, no dobra, to ale alternatywną ma CF, także może też tu zagrać. I dajmy mu za Nartoszowskiego, niech sobie zagra na szpicy, tylko trzeba jeszcze kapitana. I kapitanem niech zostanie bladacz. Trend, poślij piłkę w pole karne jak prawdziwy Trend! No i w sumie, ale na spalonym stał time'ą. No dawajcie, dwoma bramkami, please. 2 minuty, byle teraz, aby z tego rożnego nam nie wklepali i będzie git. Proszę, jest time'ą, dobre zagranie do Lexusa, Lexus, leć. Jest! Lexus! Tak jest! 2-0! Szpileczka wbita, kropka nad i. Lukas Lexus, druga bramka, no i ten mecz wygramy już tymi dwoma w końcu, marzyłem o tym, marzyłem, to teraz trzeba wygrać w końcu trzema. Ale w sumie może się to udać w następnym meczu, bo gramy naprawdę ze słabą drużyną jakoś tam z końca tabeli. Także no może się rozstrzelamy, skoro dzisiaj jest tak dobrze. Pięknie, pierwsza bramka Lexusa w barwach Goatów i koniec. Fantastycznie i tak zawodnikiem meczu jest Nartoszowski. No ale Kumingowski też ma dobrą ocenę 7-7. No i tak wygląda reszta. A tak wygląda mecz day numer 12. I my awansujemy na trzecie miejsce. Tylko jeden punkt od drugiego. 2 punkty nad Leicester. No nieźle, nieźle. Znowu wracamy do strefy, która gwarantuje nam wejście do Premier League. Ale Preston jest popierdolony. Ile on ma? Goal ratio plus 20. To jest niesamowite. To nawet najsłabsza drużyna ma, nie ma na minusie tyle. Wow. My będziemy grali teraz z Coventry City. Jest 19. 5 porażek, 4 remisy. No to naprawdę bardzo słabe staty i no załamie się, jeżeli nie wygramy tego meczu. A wiecie,
wiecie, że jest taka szansa. O, i widzę, że w następnym odcinku będziemy grali z najgorszą drużyną w lidze i to u siebie. O kurde, też można nastrzelać. Znaczy, mam nadzieję, że tak będzie. Tak wygląda skład i proszę Państwa, tym składem zrobimy tak, że już każdy zagra przynajmniej jeden mecz, bowiem debiutuje Mateusz Czarnicki. To była jedyna osoba, która jeszcze nie grała, ale to jest bramkarz numer 3. No to ciężko sobie też dużo grała. No, ale w każdym razie pokaż Mateusz, na co cię stać. Gołty 3, Coventry City 0. Ma tak być. Przewidziałem przyszłość. Ez. O, spójrzmy. Krzysiowski wychodzi Timu. Jest sam na sam. Timu! I gol! 1-0. Brawo! Fantastyczna akcja. Tutaj zaczęło się od Kamilosa przez Krzysiowskiego. I Krzysiowski, kolejna fajna piłeczka. Z lewej nogi Timu. Nie mam pojęcia, jak jest nożny, ale z lewej ładnie siadło. Znowu Krzysiowski i znowu Timu! Timu! Jeszcze raz! O! Teraz to w ogóle na aut strzelił. Ty no niby Wąsik, gra dzisiaj już trzeci mecz i chyba ani razu grą nie zmieniłem, ale jakoś taki niewidoczny. Oj, rykoszet, ale nie dał się zaskoczyć Czarnicki. O, dobrze piąstkuje Czarnicki, no. I koniec pierwszej połowy. Gramy dalej, no jest szansa cały czas na to trzybramkowe prowadzenie. Bardzo bym prosił. Chłop, co strzelił kopas? Co to za karate? Niezły trend. Dobra, robimy pierwsze zmiany. Wchodzi Dawid Bułat i Tomasz Plackę i Szafor Ran. Nie! Uff! Dobrze, że się wypierdolił. No, na razie mamy farta, w sumie przeciwnicy mało akcji tworzą w porównaniu do poprzedniego odcinka. Tam to był rozpierdol. O nie, Sims. Sims? Co ja właśnie powiedziałem? I stworzyli kolejną akcję. Dobrze, że Czarnicki tutaj nie musiał nawet tego bronić. Ja to już zamknę pizdę. Jeszcze, jeszcze! Dobrze, Szafar Ran. Szafar Ran wchodzi w pole karne. Coś ty zrobił, kurwa. Bieg szybciej niż piłka. Krzysiek Szafar Ran jeszcze strzelał z główki, ale znowu prosto w bramkarza. Nie no, trzech bramek to tu nie będzie. Oj, 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 nie, nie, nie! Jest! Dobra, na szczęście nie trafił. 4 minuty dodane, ale dużo doliczają, nie wiem czemu. Koniec meczu! Gołty wygrywają! No szkoda, że tylko 1-0, ale w sumie cieszę się, bo mogło być źle w tym całym odcinku, bo w całym poprzednim było tak źle, że szok, ale teraz jest spoko, bo przecież wygraliśmy każdy. Najlepszym zawodnikiem Hubert Timu strzelił bramkę, no to chyba mu się należy, ale Krzysiowski też miał asystę. No i tak wyglądają oceny wszystkich. Przechodzimy, zobaczymy, na jakiej pozycji kończymy. Tak jeszcze wyglądają mecze. No i co, mamy drugie? Tak jest! Mamy drugie! Bristol spada. Nie wygrało chyba swojego meczu. I my mamy 7 winów i 4 remisy, 2 porażki. A to oznacza, że mamy drugie miejsce i 25 punktów, 4 punkty do pierwszego miejsca. No ale te Preston to jakieś gigaczady. Ciekawe, kiedy z nimi zagramy. Kevin De Bruyne, najlepszy piłkarz świata. Ballon d'Or! O! Złota piłka. O kurde, 4 naszych piłkarzy w 11 miesiąca. Zaraz zobaczymy, kto tam. A tu jeszcze mamy aż... O, co? Czekaj, ile tu jest upgrade'ów? 7 upgrade'ów mamy aż w naszej drużynie. Po jednym overallu do góry poszło. Nieźle. Sprawdźmy. Nartoszowski, Jezus Krzysiowski, Salientowski i Kumingowski w drużynie miesiąca. Mamy już grudzień, więc niedługo będziemy otwierać okienko transferowe. Zostało ile? 6 meczy, czyli 2 odcinki jeszcze bez okienka, a za 3 odcinki będzie otwarte okienko transferowe, a to oznacza, że będzie można pisać w tym właśnie odcinku prośby o dołączenie do naszego klubu. Kilka osób będzie miało szansę dla niego zagrać, więc pamiętajcie, śledźcie serię i kanał, zostawcie subika, żeby nie przegapić tego, bo jeżeli chcecie dostać się do drużyny, to właśnie pod tamtym filmem będziecie musieli napisać specjalny komentarz, o którym opowiem w odcinku. Jak coś. Nie piszcie komentarzy, proszę, pod innymi odcinkami, bo to nic nie da. Będziecie musieli pod tym jednym konkretnym napisać swoje podanie.
Będzie specjalny wzór, ale to wszystko wam powiem. A jutro zagramy ze Swansea, z Plymouth, Avil, czyli no jedną z najsłabszych drużyn tutaj, i z Norwich. I nie widzę żadnej z tych drużyn przynajmniej w top 10, więc może będzie nieco łatwiejszy odcinek. Zresztą dzisiaj też bym całkiem niezły, chociaż graliśmy z tym Bristol, ale i tak dostali w pierdol. Dzięki za dzisiaj, zostaw łapkę w górę i widzimy się w poniedziałek dopiero.